Cześć. W tym wideo pokażę ci jak zainstalować na twojej stronie internetowej na WordPress paczkomaty InPost, czyli możliwość wyboru jako wysyłki paczkomatów InPost z takim oto wyborem punktu paczkomatu. W tym celu wykorzystamy pewną darmową, w 100% darmową wtyczkę, a sama instalacja potrwa dosłownie 2 minuty, bez żadnych tokenów, bez czekania, 2 minutki zupełnie za darmo. Krótkie intro i zaczynamy. I witam z powrotem. Zanim przejdziemy do tego materiału, w którym pokażę Ci właśnie, jak krok po kroku zainstalować paczkomaty Impost na Twojej stronie internetowej na WordPress, zachęcam do subskrypcji tego kanału. Jest to największy kanał o WordPress w Polsce. A w opisie tego filmu znajdziesz linki do moich autorskich kursów, m.in. do mojego autorskiego kursu WordPress. Partnerem tego kanału jest firma CyberFolks. Także jeśli nie masz jeszcze hostingu oraz domeny, również w opisie tego filmu znajdziesz link z moim kodem rabatowym. Przypomnę również, że od każdego sprzedanego przeze mnie kursu przeznaczam środki na dwa ciepłe posiłki dla niedożywionych dzieci w Polsce w ramach programu Pajacyk. A teraz już zaczynajmy. Aby zainstalować właśnie wybór wysyłki paczkomatu InPost zainstalujemy sobie w pierwszym kroku wtyczkę. Klikamy wtyczki dodaj nową. Link do tej wtyczki oczywiście w opisie tego filmu. Tutaj w wyszukiwarce możemy sobie wpisać paczkomaty InPost. I to jest ta pierwsza właśnie wtyczka pana Damiana Ziarnika. Instalujemy sobie właśnie tę wtyczkę. Klikamy włącz i możemy również podejrzeć szczegóły dotyczące tej wtyczki. Klikamy, zobacz szczegóły, i tutaj właśnie widzimy, że wtyczka ma regularne, świeże aktualizacje. Mamy bardzo dobre noty i wtyczka jest w pełni kompatybilna z najnowszym WordPressem. Mamy tutaj właśnie takie okienko najczęściej zadawane pytania. I tutaj też jest opis, jak właśnie zainstalować tę wtyczkę, jak zainstalować również opcję darmowej wysyłki od danej kwoty. To wszystko za chwilę oczywiście też pokażę. Tutaj mamy też e-mail do pana Damiana, także w razie problemów można śmiało napisać. Także przechodzimy sobie już tutaj do ustawień WooCommerce, WooCommerce, ustawienia. Zakładeczka wysyłka, tutaj na szybko dodam sobie strefę wysyłki Polska. Mamy region Polska, dodajemy metodę wysyłki, i tutaj sobie wybieramy impost paczkomaty. Klikamy Dodaj metodę wysyłki, następnie klikamy Edytuj, i tutaj ustawimy sobie koszt powiedzmy na 14 zł, i tutaj ustawimy sobie Pokaż tę metodę wysyłki, gdy maksymalna wartość zamówienia, i tu ustawimy maksymalną wartość zamówienia powiedzmy na 199 zł. Bo od 200 zł będziemy mieli darmową wysyłkę. I za chwilę właśnie pokażę, jak taką darmową wysyłkę ustawić. Klikamy zapisz zmiany. I dodajemy sobie jeszcze raz paczkomaty inpost, Edytujemy. I tutaj ustawimy sobie właśnie koszt 0. Pokaż tę metodę wysyłki, gdy minimalna wartość zamówienia będzie 200 zł. Klikamy zapisz zmiany. Tutaj ewentualnie tylko dopiszemy paczkomaty. Darmowa wysyłka. Klikamy zapisz zmiany. I przechodzimy sobie do mojego sklepu i dodamy właśnie produkt do koszyczka i zobaczymy, jak to działa. I tutaj mam taki produkt za 185 zł. Dodamy go sobie właśnie do koszyczka. Klikamy zobacz koszyk. I jak widzisz, mam tutaj wysyłka paczkomaty 14 zł. Mogę sobie oczywiście dany paczkomat wybrać. Tutaj mogę zezwolić na sprawdzenie mojej lokalizacji. Dzięki czemu. Tutaj mapki od razu przejdą na moją miejscowość i pokażą paczkomaty z, ok, z mojej okolicy. Możemy właśnie taki paczkomat wybrać. Dobrze, a teraz zobaczmy, co się stanie, gdy zwiększę wartość zamówienia powyżej 200 zł. I jak widzisz, podsumowanie jest 245 zł i wysyłka mam. Paczkomaty, dramowa wysyłka. To również oczywiście mogę sobie zmienić, wybrać inny paczkomat. Ale jak widzisz, wtyczka jest banalnie prosta w obsłudze i działa naprawdę wyśmienicie. Także jeśli materiał podobał się, daj łapkę w górę, zostaw komentarz, o czym chciałbyś zobaczyć kolejne moje materiały wideo. Zachęcam również do subskrypcji tego kanału. Do następnego wideo, trzymaj się, cześć!